Ah! Yes! Wiecie co, ludzie, tak poznałem drugą siostrę Ziemniaka i znam już w sumie obie i stwierdzam, fajne te siostry Ziemniaka. Patrzy się na nie i się myśli, jakim cudem w tej rodzinie znajduje się taki tak chciałem ją przyciąć. Mój jest z szafy mówiąc, wszechmogący. Co robisz, co to będzie? Nie! Włożył w kapcie aparat! Bez tego? Mam wrażenie, że bez tego, bo ten cień jest interesujący, a ta lampa tak jak jest teraz, nie dalej, bo jak jest teraz, to fajnie odcina twarz i daje cień na tym. Nie wiem, może ja się nie znam. Ale same statywy to nie wszystko, bo do tego trzeba jeszcze dorzucić tła. Czekaj. Czekaj. Korlipsy cholerny są. Aja! Ziemniakowi odpadła noga i sobie mam ścianę krzesłem. Dlaczego ty to zrobiłeś, Ziemniak? Dlaczego? Ja co jest? Siadaj teraz! No to jaki filmik chciałeś pokazać? To było tak, chciałem TivoltGamesowi pokazać, czym się różni płyta DVD od CD. I ją po prostu za rogiem sobie wziąłem i złamałem. Złamiesz? Czekaj, pomyliłem tą stronę. To w tą stronę trzeba, bo wtedy strzela. I zapomniałem, że te DVD-ki wybuchają. To był szyb, a teraz jest jeszcze większy. To co, jaką płytę chciałeś? Zestawy do sushi. W dolnym rogu. Słuchaj, to jest brązowa akademia górniczo-hutnicza. Brown na GH. Boże, tak, masz rację. Lubię Ziemniak, na nie naprzewaj, nie naprzewaj, jedź drogą. Czekaj, wrócę tam. Oj, chuj. Nie, dobra, popatrzcie. Ja wiem, jaki moment obrotowy ma mój jeep. Ja pierdolę, pionowa droga. Ja jestem waszym kierowcą. Cały plan poszedł w chuj. Ej, coś mi się zrąbało, cały czas idę do tyłu. Nie mogę się przyjść, oddać tę klawiaturę. Musisz chodzić tyłem. Nie mogę. O, odblokowało się. Ale jak się kowa zawsze szkoda. O, tu jest typ na schodach. O. Haha, Ziemniak. Tobie nadzieja. Co ty robisz? Zabijam go! Czekaj! Jebany! O kurwa! Wow, ale się zaśnił! Rozwalił mur swoim motorem, stary! O Boże, nie! Jest tu spadochron! Nie, ratunku! Jadę do was! Dobrze, Dawidzie! Jesteś frajer, kurwa, jest! Przyjechał! No nie da się! Ziemniak, siadaj! Kurwa, umarł! Ej, bo chciałem zobaczyć, czy się jakoś klapy nie da otworzyć. Ziemniak, kurwa! Mać! Dobra. Ale burza tam jest! Nie! Dobrze, stary, przecież mamy twoje umiejętności, kurwa, patrz jak się zsypamy. Dawaj, nic się nam nie stanie. Come on. To jest jakiś żart, jak spadniemy taki jak to ten? No. Legliśmy na tej ziemi. Jakbyście się kiedyś wybrali do Meksyku, to wiecie, kiedy przynoszą jedzenie, jak zamawiacie sobie na wynos? Nachos. Boże. Jezus Maria. Ty, a wiesz co się dzieje? Taki żarcik kosmonaucik. Jak biedna osoba umrze i pójdzie do nieba? No. Siedzi u Boga. Jezus! Kurwa, ogarnąłem. Nie. Tivolt, no, jakbym był ogrodnikiem i ty też, to bym ci powiedział, że przesadziłeś. Jezus Maria. Przychodzi kelner, podaje naprawdę pyszne danie gościowi, który siedzi w restauracji, elegancka restauracja, nie? Tylko gościu ma skrzywiony bardzo mocno kręgosłup. Taki wykręcony w Haida Medina dosłownie. Zczaj sobie, że jest wykręcony w Haida Medina, nie? Czyli nie może się za bardzo tak, wiesz, ułożyć jakoś na tym krześle. No i kmi na przykład, że on bierze, co robi? Mówi do tego kelnera, nie mogę się oprzeć. I wtedy on nie wie, czy złe krzesło, czy coś. Ale oje, obite to auto, kurwa. Ziemniak, przywitam cię. Co ty zrobiłeś? Nie żyjesz? Ziemniak, wjechałeś w grę. Wybuchowe zakończenie tego odcinka, myślę.